W pierwszej kolejności, to troszkę może inaczej zacznę, chcę pogratulować Iwę doskonałego meczu, emocji, walki do końca i takiego charakteru. Myślę, że dostanie się do Final Four to jest wielki sukces klubu i dlatego tutaj trzymaliśmy kciuki, cieszymy się bardzo, że zawodników, że szczypiornictwem się udało i to w takim stylu, więc jeszcze raz tutaj z naszej strony gratulujemy. A teraz odnośnie pytania, nie patrzymy pod kątem rekordów, nie patrzymy co jest za nami, dla nas jest najważniejszy mecz, który będziemy rozgrywali z krakowską Wisłą, chcemy tutaj pokrzyżować plany trenerowi Wdowczykowi, który po meczu, na konferencji po meczu z Zagłębiem Lubin zdeklarował się, że chce zająć najwyższe miejsce w grupie, tej drugiej grupie nazwijmy to. My chcemy pokazać tutaj dobrą piłkę i tak jak powiedziałem, chcemy tutaj te plany trenerowi trochę tutaj zmodyfikować. Kadrowe sprawy, jakieś problemy? No wiemy, że Diawnie zagra, prawda? No bo to kartkowa sytuacja. Kartka wyklucza Dzibria, natomiast mamy swoje problemy, ale one były bardzo widoczne z początkiem tygodnia. Teraz trochę wychodzimy na prostą i mam nadzieję, że do meczu będziemy w stanie tych coraz większą ilość zawodników, jak gdyby, żeby była do dyspozycji, ponieważ na początek tygodnia nie był jakimś takim rewelacyjnym. Bierze się to stąd z intensywności meczy i te urazy, szczególnie takie mięśniowe, one się gdzieś tam pojawiają. Natomiast tutaj nasz sztab medyczny robi wszystko, żeby zawodnicy byli. Bierze pan pod uwagę Wierchowcowa do składu wyjściowego, czyli do zastąpienia Diawa? Jest to jeden z wariantów. Bardzo poważnie rozpatrywany. No właśnie, ale troszkę pan się nie obawia, że po takiej przerwie od razu na takiego rywala, czy jednak jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że sobie w zupełności poradzi? Scenariuszy mamy parę. Może niż odpowiem na to pytanie, ważne jest też to, które jeszcze mi pan prędzej zadał, ponieważ urazy to jest jedna rzecz. Pamiętajmy, że z jednej strony staramy się wyleczyć tych zawodników na mecz, ale z drugiej strony też musimy brać pod uwagę, że one się mogą odnowić. A zawodnicy, którzy w tym ostatnim okresie gdzieś cierpią na te urazy mięśniowe, jest bardzo dużo obrońców. Dlatego tutaj występ Dimy stoi pod znakiem zapytania, ale też występ innych zawodników może być tak, że oni będą na przykład w trakcie meczu musieli zejść. Musimy to też wziąć pod uwagę, więc proszę mi wierzyć, występ Dimy tu, wracając teraz do pana pytania, wcale nie jest tak ryzykowny, a inaczej, nie jest mniej ryzykowny niż występ pozostałych piłkarzy. Bo wiemy też, że Radkowi Dejmkowi, jeśli chodzi o środek obrony, dolega pewna problem mięśniowy, więc pewnie zagra, ale trzeba mieć gdzieś pewnie w tyle głowy, że może nie dokończyć. Może tak być. Właśnie to jest to, co przed chwilą mówiłem. To na ławce więcej zawodników defensywnych, obrońców, w związku z tym, biorąc pod uwagę obawy, że może się coś stać? Mam jeszcze trochę czasu i tak jak powiedziałem, tutaj sztab medyczny robi wszystko, żeby ci zawodnicy byli do meczu na jak największej jak gdyby dyspozycji, nazwijmy tak, więc poczekajmy tutaj jeszcze z tą ilością zawodników defensywnych. Oczywiście. Sporo pan, panie trenerze, rotuje na bokach drugiej linii, na skrzydłach. Ten wariant, który gdzieś tam najwięcej punktów koronie dawał, to był Sierpina Pawłowski, który gdzieś tam tą grę do przodu ciągnął. Teraz wydaje się, że wyżej stoją akcje Siergieja. Bartek Pawłowski w ostatnich meczach pokazał, że warto na niego stawiać, że jest w formie. Znaczy Bartek wypadł, to wiemy, Bartek wypadł nie przez słabszą dyspozycję, tylko przez bardzo ciężką chorobę. To i tak naprawdę tutaj słowa uznania, że tak szybko doszedł, bo to są takie infekcje, które się ciągną niekiedy tygodniami, a i dłużej, wiemy to ze swojego doświadczenia, a pamiętajmy, że zawodnicy są jeszcze bardziej na to podatni ze względu na to, że cały czas wykonywują taką pracę, która nie jest jak gdyby przyjazna organizmowi. To odnośnie Bartka, natomiast Siergiej wskoczył w meczu z Termaliką, dał sygnał, że chce wrócić do tego podstawowego składu, bo jak pamiętacie panowie, zaczynaliśmy bokami pomocy, gdzie Siergiej grał na skrzydle i grał dobrze. Wypadł z powodu urazu, potem ta przerwa była dłuższa, o wiele dłuższa niż się spodziewaliśmy, ale gdzieś wreszcie wskoczył. No i od tego czasu zaczęliśmy też punktować. Pewne schematy gry mamy zbudowane na tego zawodnika, bo to jest chłopak o takich predyspozycjach bardzo silnych, fizycznych, o dużej mocy. Jak widzicie panowie, wiele rzeczy właśnie się opiera na nim i ciężko jest takiego zawodnika teraz ściągnąć i przebudowywać znowu filozofię. My grając z Łukaszem czy z Bartkiem, ja wcale nie mówię, że z Wisłą tak nie zagramy, natomiast to jest też coś, co
uprzedzaliśmy prędzej, że mamy parę scenariuszy gry. Inaczej będziemy grali z Siergiejem, który ma inne predyspozycje, a inaczej będziemy grali z Łukaszem, więc wybór to jest aktualna dyspozycja, aktualna forma piłkarza, ile on da nam wszystkim i zespołowi, jak również i przeciwnik, z jakim gramy. I ja się cieszę jako trener, że mam te możliwości, bo to mówimy o Łukaszu, mówimy o Bartku, ale był i wariant z Marcinem, który się w niektórych meczach sprawdza, w niektórych jeszcze potrzebujemy więcej pracować. Był, jak z Lechią Gdańsk, proszę, jak sobie panowie przypominacie, był Tomek Zając, który grał bardzo dobrze. Możemy na boku jeszcze skorzystać z Wlada, którego ostatnio korzystamy i również daje bardzo dobre zmiany, więc tak jak mówię, to co powiedziałem prędzej, w zależności od sytuacji, która jest najbardziej korzystna dla zespołu, to z takiej korzystamy. Panie trenerze, w mecze z Wisłą zawsze w nich coś się dzieje. No, w ostatnim, co prawda był remis, ale zderzenie Głowejowy i Wierchowcowa. Zawsze dużo bramek, zawsze dużo emocji, również na trybunach. No i ten mecz jest taki, że właściwie gdy się będzie dobry wynik, to korona już jest, no można powiedzieć, utrzymana, bo praktycznie, jeżeli nie, to problemy. Inaczej patrzymy na piłkę, to najgorsze są przypuszczenia w piłce. W piłce trzeba po prostu wejść na boisko i zrobić wszystko, żeby osiągnąć sukces. Dla nas najważniejszym meczem jest mieć z Wisłą Kraków te wszystkie, co będzie, jak, nie bierzemy pod uwagę, po prostu zdajemy sobie sprawę, że mecz z Wisłą to jest najbliższe, co nas czeka i do tego się musimy maksymalnie przygotować. My też chcemy zająć jak najlepsze miejsce w tej tabeli. To nie jest tak, że tylko coś nam przyświeca, jakiś jeden cel. W każdym meczu możemy zrobić punkty, możemy dać radość tutaj ludziom. Do tego też bardzo nam na tym zależy. I każdy mecz ma swoją historię. I koncentrujemy się na tym, co się wydarzy w sobotę. I to jest dla nas najważniejsze. Panie trenerze, jak to jest? Trener Dariusz Dowczyk przychodzi jak do zadotknięcia czarodziejskiej różdżki. 7 meczów, 5 zwycięstw, 2 porażki. Wcześniej ta Wisła pograła bardzo niemrawo, w kratkę. To jakaś mentalność, jak to wygląda? Bo pan, a to musimy zapytać pana trenera Dowczyka. To jest jego sukces, jego i klubu, i to jest pytanie do niego. Natomiast moc Wisły jest, proszę zobaczyć. Oni w ostatnim czasie, myśmy to podkreślali na ostatniej konferencji, ale tak jest. Ja już nie będę mówił o zakontraktowaniu największego w historii młodego Chorwata, który dzisiaj nie gra, może u nas wystąpić, ale nominalnie nie gra. Dochodzi, wraca po kontuzji etatowy reprezentant kraju. Proszę zobaczyć, jakich oni mają zawodników. Z Fiorentiny poprzez Mechelen biorą Wolskiego. I tak możemy wymieniać, więc ten potencjał był. Natomiast no, cała zasługa jest trenera, że potrafi ten potencjał wydobyć. To, że nie będzie tam Małeckiego i Petkowicza, to jest jakaś dla nas szansa, czy raczej nie, bo tam zawodników jak najbardziej jest dużo. To jest, znaczy ja nie chcę mówić o Wiśle, bo to proszę mnie pytać, natomiast widzimy sami, schodzi Małecki, wchodzi Gier jeszcze na bramkę, no, to jest to, co prędzej też mówimy. Wisła ma zawodników i tą kadrę w miarę szeroką i zawodników dobrych, o znanej wartości, ale to wcale nie znaczy, że tutaj przyjadą jak po swoje. My mamy też bardzo duże swoje atuty i chcemy je wykorzystać i to jest nasz cel, wydobyć z naszych zawodników tą moc, która jest w zespole, żeby, to co powiedziałem, prędzej pokrzyżować plan. A bez wsparcia kibiców się uda? Bo może być, proszę? Ciężko. Bez wsparcia kibiców się uda, jednak chyba mój prawdopodobnie znów nie będzie. Raczej jak takie pytanie mi pan zadał, to zaraz wracam i mam przed oczami tutaj obrazek, jaki myśmy ostatnio grali zespołem z Krakowa i ten doping, kolosalny doping, który nam towarzyszył przez cały mecz. Jak przypominacie sobie panowie, były też momenty ciężkie i właśnie wsparcie kibiców powodowało, żeśmy przetrwali, a na końcu to myśmy byli zespołem, który był bliższy zdobycia bramki na 2-1. Pamiętam też, jaki był odbiór w całym naszym kraju po tym meczu, że jaka jest dobra atmosfera na Kolporter Arena, więc tego na pewno szkoda. I ja jednak liczę, że tak zaczęliśmy ten sezon wszyscy razem. Pamiętajmy, że korona to jest ileś składowych. Wszyscy bierzemy odpowiedzialność za ten klub. Tak go dokończymy, więc liczę, że to wsparcie będzie.